Teraz wiele osób odwołuje wakacje, wyjazdy w obawie przed koronawirusem. Czy to rzeczywiście jest takie zagrożenie, czy trochę taka napompowana bańka i taki terror bardziej medialny niż rzeczywisty? Słuchaj, no bardzo trudno jest powiedzieć, jak ta sytuacja się rozwinie, bo zmienia się dynamicznie nie tylko z dnia na dzień, ale z godziny na godzinę, więc oczywiście nie chcę wyrokować i nie chcę robić jakichś daleko idących prognoz. Nie mam wątpliwości, że w tej chwili znacznie większym dla nas zagrożeniem jest grypa, która szaleje w Polsce, znacznie większym zagrożeniem są nowotwory, na które każdego roku zapada mnóstwo osób i co więcej, no niestety wciąż jest duża śmiertelność. Jak wiemy, o onkologii ostatnio było głośno, więc no, ja mam takie jednak spostrzeżenie, żebyśmy się skupili na tych wyzwaniach, z którymi mamy teraz do czynienia. To nie znaczy, że nie mamy się przygotować na koronawirusa, bo to jest oczywiście konieczne, ale myślę, że jest jeszcze parę innych wyzwań poważnych, zdrowotnych. No, do Włoch się póki co nie wybieram, ale na inne krańce świata i owszem. Wspomniałaś o onkologii, no właśnie, co myślisz o tym, że rząd przeznaczył 2 miliardy na TVP, a nie na onkologię właśnie? Słuchaj, pracując w stacji konkurencyjnej, nie wypada mi tego komentować, ale ja myślę, że to chyba nie wymaga komentarza, prawda?